niego. Dziękuję bardzo. No to tutaj mamy kontynuację prezentacji. Właściwie Piotrek powiedział trochę o algorytmie konsensusu. Przechodzimy do proof of stake, located proof of stake. Tutaj też pojawiło się pytanie związane z... Lepiej słuchać, jak tak mam bliżej? Tak. Mam tak trzymać bliżej, dobrze. Więc ciąg dalszy jest związany z tak zwanymi LSDs i nie będziemy tu mówili o tych takich rzeczach, tylko o takich rzeczach bardziej skryptu związanymi. I spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy staking można sprawić, żeby był bardziej dostępny. Plan prezentacji wygląda następująco, czyli tutaj będę chciał tak tylko podkreślić, dlaczego staking jest ważny właśnie w algorytmach konsensusu, algorytmie proof of stake tego typu konsensusu. Natomiast, żeby w ogóle mówić o LSDs, trudno byłoby nie wspomnieć o samym forku, jaki miał miejsce niedawno, a właściwie transformacji, jaką Ethereum Network przechodzi od kilku lat. Bo to właśnie ta transformacja, właściwie konsekwencja rozwoju tej sieci wpłynęła na to, że RSD tam się pojawiło. Ja nazywam się Rafał Nowicki i głównie zajmuję się aplikacjami webowymi od ponad 10 lat. Identyfikuję siebie jako freelancer, niezależny konsultant. Od pół roku ponad pracuję z Ulan Labs i od kilku miesięcy, no może też już ponad pół roku, trochę bardziej zagłębiam tematy związane z krypto, z blockchainem, od strony technicznej, natomiast sam rynek śledzę już od 17 roku mniej więcej. Najważniejsze rzeczy związane ze stakingiem. Tak, żeby też podkreślić, tutaj prezentacja ma taką formę, że przed każdym działem mamy takie definicje, które warto, żebyśmy byli on the same page. No i tutaj, dlaczego sam staking jest istotny? I tutaj o stakingu mówił już trochę Piotrek, natomiast sam staking jest tym założeniem kapitału, tak? Po to, żeby zabezpieczyć transakcje. No i potem dostajemy za to nagrodę. I jako, że to właśnie ten kapitał zabezpiecza, jakby ta wartość stakingu zabezpiecza całą sieć, dlatego bardzo istotne jest to, w jaki sposób to się dokładnie dzieje. I ważne jest to, żeby zachęcać holderów danej kryptowaluty do tego, żeby oni stakowali swój kapitał. Mówi się, że zyski ze stakingu są, właściwie brak zysków od stakingu jest pewnego rodzaju inflacją na holderach danej kryptowaluty. No to oczywiście zależy od tego, po co jesteśmy w krypto, po co jesteśmy w tym projekcie i co on dla nas znaczy. Płynność to jest pojęcie bardziej związane z finansami. I tutaj chodzi po prostu w świecie krypto o to, żeby upewnić się, że posiadanie danego tokena i w razie potrzeby jego szybkie zbycie nie zaburzy w jakimś znaczącym stopniu rynku, tak? Czyli że to nie będzie tak, że nagle ktoś zdecyduje wypłacać pieniądze lub przestanie stake'ować jakąś część swojego kapitału i nagle będziemy mieli strasznie duże spadki. I między innymi to
czego się bano podczas ostatniego hard forka. O tym za chwilę. Więc same takie punkty, bullet pointy, dlaczego staking jest istotny. Otóż zapewnia on bezpieczeństwo poprzez to, że zachęcając wariatorów do stakowania swojego kapitału, oni jakby są bardziej, ponieważ kapitał jest mrożony właśnie w celu, no, mamy ten termin slashingu, o którym wspominał Piotrek, no to oni chętniej przestrzegają zasad sieci i sami zwiększają jej bezpieczeństwo. Decentralizacja, to tutaj znowu istotnym jest to, żeby jak najwięcej różnych osób stake'owało po to, żeby mieć tą jak największą decentralizację. Tak? Żeby to znowu nie było tak, że to jakaś tam w jakimś małym projekcie jakaś jedna osoba stake'uje 90% market capu, tak? Czy 99% tego stake rate. Zachęta ekonomiczna to jest oczywiście sama nagroda, która spływa z de facto opłat transakcyjnych gazu. Wydajność sieci przez zachęcanie też walidatorów, jako że tam to też zależy dość mocno od algorytmu, ale jednym też z takich punktów, że tak powiem, które można dostać jest threshold jakby sieci. Waliatorzy zmuszani są w pewnym sensie do tego, żeby utrzymywać lepiej infrastrukturę sprzętową sieciową. I na samym końcu governance to jest takie pojęcie, które jest w pewnym sensie związane z jakimś takim z zarządzaniem. Chodzi natomiast o to, że często wiąże się ono z prawem głosu, czyli w danym projekcie, czyli osoby, które stake'ują, podobnie jak właściciele jakichś opcji na jakiejś spółce, mają jakieś prawo decyzyjności w danej firmie. Ok. Chwila do mnie. Nie jestem dzisiaj w najlepszej formie, ale mam nadzieję, że będziemy robić pewne spotkanie. No to tak, Ethereum, część z Was wie pewnie, część z Was może nie wie, nie zawsze było proof of stake. Ta zmiana, ta decyzja została podjęta mniej więcej w roku 2018-2019. W 2020 powstał, właściwie został już włączony do mainnetu tak zwany Beacon Chain, który już jakby rozpoczął tą transformację z sieci, z algorytmu konsensusu proof of work na proof of stake. Natomiast tak jeszcze słowem o samym Ethereum. O Ethereum pewnie każdy z Was słyszał, druga największa sieć blockchain. Mniej więcej tam to jest jakieś chyba jedna trzecia lub jedna czwarta kapitalizacji blockchaina. Baza tak naprawdę odróżnia go od Bitcoina tym, że pozycjonuje się jako bardziej narzędzie do budowania projektów związanych z głównie z finansami. Tutaj myślę, że za wiele nie muszę mówić, bo tutaj te różnice były już przedstawione. Natomiast
Natomiast spójrzmy na roadmap. To jest moment tak naprawdę 1 grudnia 2020 rok, to jest tak zwany Beacon Chain. 1 grudnia równolegle została dołączona do blockchainu Ethereum. Blockchain, który zaczął generować bloki na warstwie konsensusu właśnie w formie proof of stake. Kolejne upgrade'y, kolejne forki to były tutaj tak naprawdę upgrade, release, hard fork, fork to są jakby terminy związane z wypuszczeniem kolejnej wersji sieci, być może na różnych warstwach. No i tutaj Altar, Bellatrix to są przygotowania dalej, kolejne prace na warstwie konsensusu, The Merge. I teraz mniej więcej tutaj do momentu The Merge. To ja ręką zrobię. A tak, bo to chyba jakieś zapisko podjedzie, tak? No to od tego momentu wchodzi proof of work jest od początku, proof of stake wchodzi od tego momentu, one są równolegle do momentu the merge. W momencie the merge kończy się proof of work i od 15 mamy proof of stake. No i dzisiaj mamy, właściwie to już kwiecień trochę później, 12 miało miejsce hard forki na dwóch różnych warstwach, o których powiem za chwilę trochę więcej. Jeżeli chodzi o dalsze plany, tutaj jeżeli spojrzymy sobie na roadmapę, na Ethereum org, no to takie najistotniejsze elementy to są po prostu prace nad tańszymi transakcjami, bezpieczeństwem, user experience i odpornością na przyszłe zmiany, w tym odporność na komputery kwantowe. Czyli tutaj jakby ta roadmapa jest dość ogólna. Tutaj przedstawiłem na tym wykresie takie bardzo fajnie brzmiące, jak mi się wydaje, słowa zaproponowane przez co-foundera Witalika Buterina. To są tak naprawdę grupy na usprawnienie pewnych elementów sieci. Postaram się je przeczytać. The search, the scourge, the verge, the purge i splurge. Mniej więcej, to chyba tak jakoś się wymawia. No i tutaj mamy search z skalowalnością, poprawia skalowalność poprzez roll-upy i sharding. To są takie elementy jak sharding, to jest podział danych transakcji na mniejsze części po to, żeby je szybciej przetwarzać. Roll-ups to jest wysyłanie danych do agregatora. Obecnie jest tak, że walidator zapisuje blok, natomiast tutaj te niezapisane bloki, te potwierdzone bloki mogłyby trafiać do jakiegoś jeszcze jednego etapu, w którym po prostu tych danych można byłoby zapisać jakby rzadziej i mniej, bardziej skumulowane. Scourge w celu decentralizacji i działaniu przeciw cenzurze, Dex arbitrage, zmniejszenie efektywności, to są decentralized exchange arbitrage, to są te elementy związane z różnicami cen na różnych giełdach, są już teraz robione
wyścigi algorytmów, programów, które po prostu kupują taniej, sprzedają drożej pomiędzy różnymi giełdami. A Verge w celu łatwiejszej weryfikacji bloków, Purge potem mamy optymalizację nodów, proszenie protokołu i Splash to są rzeczy pozostałe. To są grupy tak naprawdę rzeczy, które gdzieś tam widać, że Ethereum, że jest pomysł na Ethereum, jest popyt i sam jestem ciekaw, jak to się zmieni, będzie wyglądała w przyszłości. Dobra, teraz przejdźmy do ostatniego forku, Chapella. Nazwa bierze się tak naprawdę... Aha, dobra, tutaj mamy jeszcze rozróżnienie pomiędzy soft forkami i hard forkami. Tutaj można byłoby się wołać do zmian, do realizowania wersji jakiś tam minor, załóżmy. Już pomijając gdzieś tam, major patch, tak? No i tutaj mamy do czynienia z wersjami, które są strasznie kompatybilne lub które nie są strasznie kompatybilne, tak? I softy to są jakieś małe zmiany, które są, które nie wymuszają osób, które korzystają z API do tego, żeby wprowadzać jakieś zmiany, tak? Bloki aplikują tak samo zasady stare i nowe. Hard forki to są już takie duże zmiany, major upgrade'y, bardziej natomiast one umożliwiają większą decyzyjność. I tutaj też taki ciekawy wywiad z Kofonderem widziałem, w którym wypowiadał o tym, że faktycznie nie boi się hard forków i tych hard forków trochę będzie, ale to właśnie myślenie o programowaniu w taki sposób, że nie martwimy się tym długiem technicznym, który mamy, tak? Nie robimy fixów na fixach, tylko robimy faktycznie przemyślane zmiany, które niestety będą trochę się szkodzić użytkownikom w sensie jakimś firmom, które korzystają z interfejsu. Tak, no bo jako użytkownicy tacy końcowi, no my tego nie odczujemy. Mam nadzieję, że chcesz mi wody. Skąd nazwa Chapella? Chapella to jest złożenie dwóch rysów: Szanghaj i Capella. Proste. I Szanghaj to jest release związany, to jest zmiana wprowadzona na poziomie warstwy execution. Natomiast Capella na poziomie warstwy konsensus. Czym ten fork jest istotny i czemu ja o tym mówię w tej prezentacji? Otóż w momencie, w którym też wpadł na pomysł, żeby używać proof of stake w Ethereum, no jak to po programowaniu, ciężko zrobić na raz wszystko. Więc robimy iteracyjnie, pracujemy w skamie. No i otóż w momencie, w którym został zrobiony the merge, mieliśmy już teoretycznie to przejście, nie mamy już nic wspólnego z proof of work, natomiast okazuje się, że nie ma możliwości robienia wypłat stake'owanych środków. Po prostu one pojawią się w przyszłości. No i na szczęście ta przyszłość nastała, ta przyszłość to był 12 kwietnia. Więc no to jest ten fenomen, no bo tutaj mnóstwo spekulacji, co wtedy, co jeżeli nagle w danym jednego dnia umożliwi się wypłatę wszystkich stake'owanych
środków, z wynagrodzeniami, czy wszyscy nagle zaczną wypłacać. Na początku była taka myśl, taka narracja, zresztą w sumie, tak patrząc po influencerach w internecie, gdzieś ta narracja wciąż była pchana, ale wystarczyło spojrzeć na bardzo dobrze opisane Ethereum.org, w którym była informacja, w jaki sposób dokładnie będzie przebiegała wypłata środków, o czym też za chwilę powiem i dlaczego to nie będzie miało znaczącego wpływu na płynność rynku. Jeżeli chodzi o zakres, no to tutaj mamy skompletowanie tego procesu walidacji, więc po tym forku mamy możliwość pełnej lub częściowego wyjścia ze stakingu, a także no, wypłaty tej nagrody. Możemy to zrobić częściowo lub w całości. Pozwala na ustawienie adresu do wypłat. To jest też taka rzecz dość istotna. Tam jest tak, że możemy ustawić tylko jeden adres do wypłat. Wcześniej on chyba nie był obowiązkowy, więc teraz jest ten moment, że jeżeli ktoś nie ma ustawionego adresu, to może to zrobić. No i tutaj mamy jeszcze pewne liczby. 249 miliardów to jest market cap Ethereum. Mniej więcej dane są z wczoraj, dzisiaj. 38 miliardów to jest staking market cap, czyli to jest kwota, jaka jest zablokowana w celu weryfikacji transakcji. Z tego wyliczamy tak zwane staking ratio. No i staking ratio jest na poziomie 15%. Jak zobaczymy sobie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ciężko stwierdzić, tak ciężko porównać projekt, no bo nie mamy tak naprawdę niczego tak dużego jak Ethereum. Natomiast w większości projektach ten staking ratio jest na poziomie 60-70%. No, on jest jakby to jest o tyle istotne, że no, mamy tutaj pewną kwotę, która zabezpiecza działanie całej sieci. No, to jest druga największa sieć. Pierwsza największa sieć na Proof of Stake. No i szkoda byłoby, żeby zmanipulować w jakiś sposób, dokonać tego ataku 51%, który też jest możliwy na tego typu sieci. Jeżeli chodzi o to, co się zmieniło dla samych stakeujących, no to tutaj, tak jak wspominałem, mamy możliwość wypłat, dwóch rodzajów wypłat. Są to częściowe, są to pełne wypłaty. Jeżeli chodzi o wypłaty, nie ma branych, nie ma od nich gazu, czyli nie mamy żadnego fee. No i tutaj mamy też ilość walidatorów. To jest tam rzędu obecnie 600 tysięcy. I tutaj też tej walidatorów wcale się nie zmieniła w ciągu tego ostatniego tam tygodnia czy dwóch tygodni. To jest jakoś znacząco. No i co mamy dalej? Jak wygląda sam proces otrzymywania wynagrodzeń? Mamy tak zwany withdrawals sweep, czyli taką jakby kolejkę osób chętnych do wypłaty. Wybieramy zerowego walidatora, oceniamy uprawnienia do tej nagrody, sprawdzamy credentiale, czy walidator nie bierze udziału w walidacji, robimy mu wypłatę częściową lub całkowitą. No i tutaj jest znowu właśnie ten zapis, że robimy tylko 16 wypłat na blok, podczas którego sprawdzamy 16 tysięcy.
No i tutaj czas wypłaty zależy od różnych czynników, podobnie po prostu z priorytetem. Mamy braną pod uwagę liczbę wariatorów, ustawione gdzieś tam poprawy tych krężali, balans i tak dalej. No tak troszkę. No i teraz przejdźmy do Liquid Staking Derivatives. No i tak naprawdę to w pewnym sensie zawdzięczamy im powstanie właśnie tej sytuacji, która miała miejsce z Ethereum. Czyli mieliśmy środki zablokowane do nie wiadomo kiedy. Tak? No i wiadomo, że to osoby, które stakeowały Ethereum, raczej wierzyły w tą sieć, że a to nie będzie tak, że no to już teraz nigdy nie wyciągnę swoich pieniędzy, projekt zaraz upadnie. Tylko to były raczej osoby, które w ten projekt bardziej wierzyły. Natomiast pojawił się właśnie termin LSI w świecie krypto, które tak naprawdę wolnym tłumaczeniem są pewnego rodzaju pochodnymi takiego płynnego zakładu, tak? Nie, stake to, jak to nazwać? W każdym razie. Tak, no w takim wolnym tłumaczeniu myślę, że możemy mówić o po prostu pochodnej formie stake'owania. I to jest swojego rodzaj instrumentu finansowego, który pozwala na staking i otrzymywanie nagród ze stakingu, ale w tym samym czasie odblokowuje dany token. Tak, czyli możemy stake'ować i nie mieć stake'owanych tokenów. W pewnym sensie. Znaczy możemy stake'ować i możemy dalej robić coś z tymi tokenami. Oczywiście, no, diabeł tkwi w szczegółach, a tym za chwilę. Pozwala on użytkownikom wymieniać lub lewarować aktywa bez potrzeby zaprzestania stake'owania w oryginalnym coinie i występują one w różnej formie. W formie kontraktu feature, opcji, pozwalają na spekulowanie na temat ruchów cen, aktywów bazowych bez ich posiadania lub pozbywania się jego. No i właśnie w czasie, w którym powstał, tutaj chyba, no, tutaj jeszcze są rodzaje. I teraz w czasie, w którym mieliśmy popyt na to, żeby coś z tym, no żeby może nie blokować swoich eterów na czas jakiś niewiadomy, tylko coś może dałoby się z tym zrobić, żeby też w pewnym sensie pobudzić chęć stake'owania. Pojawiły się właśnie takie aktywa. Tutaj chciałem jeszcze wspomnieć o takim rodzaju stake'owania, które też będzie teraz istotne w rodzajach tych pochodnych. Mamy swego rodzaju takie scentralizowane stake'owanie i zdecentralizowane. I teraz już pomijając to, w jaki sposób możemy stake'ować, bo tam Piotrek mówił trochę też o pulach, jakby możemy tak naprawdę stake'ować sami, jakby tam jest na stronie Ethereum, jest to fajnie opisane, możemy stake'ować jakby sami, budując swój node, mając jakby pełną odpowiedzialność. Z tym minusem jest to, że musimy posiadać te 32 etery i przez wszystko sami skonfigurować. Możemy potem korzystać z puli. Tam jest jeszcze jakaś jedna opcja. No i też możemy stake'ować przez scentralizowane na przykład exchanges, które teraz już exchanges dają również takie możliwości. W ogóle pojawił się od jakiegoś czasu
właśnie stymulowany w pewnym sensie tym, tą sytuacją z Ethereum, hype na ten, taka narracja na to LSD. No i sam jestem ciekaw, jak to będzie dalej wyglądało. Decentralized generalnie chodzi o różnicę pomiędzy tym, kto jest właścicielem walleta, na którym stakujemy środki. Czy to jesteśmy my, czy to jest ktoś, komu powierzamy środki? $17 miliardów. Wy tam widzieliście na poprzednim slajdzie, że tam staking rate było na poziomie 15% i tam było chyba około 32 miliardów stakowanych w sumie Etherów, więc no tutaj mamy, też mówię, 32? W każdym razie tam jakoś wychodziło, że 32% całego stake'owanego Etheru to są właśnie LSDs. A co więcej, znowu 70% z tych 30% to jest Lido. Jakby to jest jeden z rodzajów, rodzajów LSD. Czyli mamy swojego rodzaju taką centralizację. Tak. Lido Finance to jest właśnie jeden, tu mamy coin LDO, jest zdecentralizowanym LSD, który umożliwia stakowanie Etheru i dostawanie w zamian nagród w formie tokenów LDO. I teraz użytkownicy mogą stakować mniej niż 32 Ethery. I to jest właśnie taka forma, można o tym pomyśleć, że tak jak delegated proof of stake. Tak, no tutaj też jakby włączenie może delegated proof of stake z staking poolem takim, tak, no to tutaj też nie musimy posiadać całości. W różnych LSDs jest to różnie, to znaczy na przykład jest różne ratio, tak, jest inny procent zarobku, w zależności od tego, na jakich zasadach wkładamy środki. I tutaj LDO token jest głównie używany do governance'u, czyli tutaj uczestniczenie w decision making dla protokołu Lido Finance. Niemniej jednak tutaj te cztery, które LSD, które pokażę, one są wszystkie zdecentralizowane i to jest top 5. To budowa, potem sobie jeszcze zobaczymy dashboard. Top 2 jest taki, o którym nie mówię, natomiast on jest centralizowany. Ale tak naprawdę no tutaj Lido wciąż jest jakby tym znaczącym. Reszta LSD ma trochę mniejszy jakby udział w całym staking market capie. No, więc tutaj mieliśmy 12 miliardów, no prawie 13 miliardów z tych 17 miliardów, to tam jest po 74%. Ten token ma jakąś swoją wartość, tak? Z tym tokenem możemy coś dalej zrobić. Rocket Pool, no tutaj mamy kolejny LSD, on też jest znaczący, jeżeli chodzi o każdy kolejny. W kontekście każdych kolejnych LSD, które mamy, to jest 1,5 miliarda. No też już zobaczycie, o ile to jest mniej. Tak? No tutaj też mamy jakąś wartość RPL-a, który ma wartość $55. Wartość samego tokena.
No i tutaj znowu zostały pewne, pewne warunki, możesz typować przynajmniej 16 albo jak mniej 16, jak masz więcej, jak masz powyżej 16 więcej, to, to wtedy masz 7,3%, potem masz 4,8%. Generalnie LSI mają różne jakby różny procent, jakby, no, mają tam jakieś swoje zasady, no i każdy musi zobaczyć, jak to jest dla niego korzystnie, w zależności od tego, jaki kapitał chce poświęcić. FRAX, FRX, ETH. No i tutaj mamy kolejny LSD, niemniej jednak on jest oparty o jakby stablecoin algorytm, czyli wartość tego tokena powinna odpowiadać wartości samego Ethera. No i tutaj już mamy, tak, tam mieliśmy w miliardach, tutaj mamy w milionie, mamy 300 milionów całej wartości stakeowanej w tym LSD. Tu mamy jeszcze jeden Stickwise, tutaj też jest chyba związane z on też ma jakąś swoją wartość. Tutaj był tylko jeden stablecoin. No i tutaj mamy niecałe 200 milionów kapitalizacji, czy no 200 milionów jakby wszystkich LSD, które są stakeowane total value locked, tak? Czyli mówimy, jaka wartość tego LSD jest w porównaniu do całej wartości wszystkich zablokowanych, stakeowanych Etherów, czy tam samych LSD, Etherów z LSD. No i teraz, jakie są ryzyka, no bo to wszystko brzmi fajnie, czyli możemy stake'ować. No i teraz już nawet to, co się jakby ten stan, jaki jest teraz, po prostu spopularyzował troszeczkę ten approach. Jest troszkę większe zainteresowanie LSD, to jest nie tylko Ethereum, ale to są inne projekty. I tutaj, jeżeli chodzi o zalety są jasne, tak? Czyli możemy stake'ować, załóżmy, że wierzymy, że Ethereum jest siecią, która będzie tą pierwszą kiedyś. I wierzymy, że deweloperzy nie popełnią jakiegoś błędu, który spowoduje, że ludzie stracą wiarygodność. Więc trzymając takie założenia, no to teraz pytanie, jak możemy wykorzystywać LSD, tak? Stykujemy w formie LSD, dostajemy reward i dodatkowo możemy dalej wykorzystywać ten token do na przykład nie wiem, wymiany, tak? Albo też w formie jakiegoś kolejnego zabezpieczenia. Niemniej jednak na stronie Ethereum znalazłem artykuł związany z ryzykami Ethereum. Dla Ethereum, jakie LSD ma na samą sieci Ethereum. No i tutaj takim poważnym jest utrzymywanie bezpieczeństwa i decentralizacji, między innymi wariatorów. No bo protokół, który przekroczy krytyczne progi, są tutaj wypisane w formie 1 trzeciej, 1 drugiej i 2 trzecie, czyli jeżeli będziemy mieli jeden protokół, który będzie miał znaczną część jakby całego stakeowanej wartości, to on może mieć pewne przywileje. Między innymi jest większa możliwość z tego arbitrażu na
na teksach, o którym wcześniej wspominałem. No ale tak naprawdę też trochę zależy od tego, kto jest właścicielem, kto jest operatorem tego noda, tak? Znowu mamy takie zagrożenie w pewnym sensie z centralizacją, czyli no, znowu zwiększamy szanse na to, że mamy jakąś grupę lub jakąś osobę, która będzie chciała zniszczyć, być może wgrać jakieś fałszywe transakcje przez to, że będzie po prostu miała tę większość. Tutaj no, troszkę jest inaczej ze slajdów na dzień dzisiejszy, no bo to też jest protokół zdecentralizowany. No ale też wszystko zależy od tego, jak on dalej się będzie rozwijał. I na przykład znalazłem też takie informacje, że generalnie w momencie, w którym ten LSD został wymyślony, to doszacowało się, że generalnie na LSD, że bez LSD, to tak to ratio można do tych między 15 a 30% utrzymać, natomiast LSD można nawet do tych 80 albo i 100%. Tak no wszystko zależy od tego, jakby kto będzie chciał wyjść kto będzie jakby 100%, no to mówimy o tym, że to musiały być osoby, które nie chciałyby w jakimś, nie wiem, w krótkim czasie, w zależności od jakby czasu wypłaty, sprzedać Etheru. Natomiast jeżeli chodzi o same ekonomiczne ryzyka, no to wciąż trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z narzędziami, które dają lewar. Oczywiście jakby ekonomicznym też byłaby katastrofa całego blockchaina. Natomiast patrząc tak bardziej przyziemnie, no mamy do czynienia z lewarem, tak? I mimo, że jesteśmy przyzwyczajeni już do takiej zmienności na tym rynku, czyli że bardzo szybko no tutaj jak coś rośnie, to bardzo szybko rośnie, ktoś spada, to bardzo szybko spada. No i teraz jeżeli mamy taki łańcuszek jakby, tak, że mamy ITER, mamy w czymś i potem znowu mamy w czymś, no tak naprawdę ta decyzja moja, załóżmy, o wyjściu całkowicie z rynku na przykład do fiatów, by spowodowała, mogłaby w pewnym sensie zaburzyć to liquidity, ale już nie tylko gdybym był sam, ale już gdyby z jakichś powodów należało się ewakuować z krypto. Chociaż to jest trochę taka moje zdanie. Nie jestem pewien, czy jest do końca poprawne. No i to na tyle. Tutaj nie wiem, jak z tą prezentacją, pewnie na jakichś mediach ulamowych ona będzie, w razie czego to też możecie sobie je znaleźć na LinkedInie. Ja też ją gdzieś podlinkuję i też dorzucę taką referencję z jakimiś materiałami, które przeglądałem, które są związane z Ethereum. Sam ten wywiad z co-founderem Ethereum, przepraszam, i zapraszam do pytań. Dzięki. Ja mam pytanie, w jaki sposób działają te zdecentralizowane stakingi, na przykład takie IDO. Wpłacamy tam jakąś wartość w ETH-ach i co dalej, w sensie gdzie to trafia, no bo z tego co wiem, nie można stakować z poziomu smart kontraktu, czy możemy jakby w pełni zaufać samemu smart kontraktowi, czy jednak coś jest jeszcze pod tym i w jakiś sposób ta wartość musi trafić do stakingu? Nie wiem tak naprawdę, jak to jest. Mam takie wydaje mi się, że to działa mniej więcej tak, że po prostu przekazując swoje etery na tam wallet, ten, no jakby no ten, załóżmy w Lido, no ty dostajesz, jakby to oni
stake'ują twoje etery, tak? Po prostu jakby no masz tą formę pośrednika, mimo że on jest zautoryzowany, to jest wciąż third party. No i ty jakby po prostu dostajesz jakieś, nie wiem, wygenerowane, wymyślone cokolwiek tokeny, które mają coś, mają spełniać jakieś założenia. Może nie wiem, czy są jakieś takie limitacje techniczne związane z tym, jak mówisz, że na poziomie smart kontraktu, czy to można zrobić. Niemniej jednak, no tutaj ten release był na poziomie dwóch baz, tak? Bez hard forka na dwóch warstwach, no byłoby to niemożliwe, więc nie mam nic do zaraz powiedzieć, bo mam takie poczucie. Mnie bardziej zastanawia, co się dzieje między smart kontraktem, a załóżmy tym nodem, gdzie są stakowane te itery. Bo no generalnie zastanawia mnie to, czy całość oparta jest o smart kontrakt, czy jednak musi być jakaś ingerencja trzeciej strony i ta trzecia strona ma w jakikolwiek sposób dostęp do waluty. No, nie wiem niestety. Może ktoś zna tutaj na sali odpowiedź. Nie ma dostępu. Jakby tam wszystko idzie na smart kontrakt, te środki tam leżą, ale gdzieś musi być fizyczny węzeł, który będzie walidował transakcję. Ale do niego są przypisane, w uproszczeniu powiedzmy, te adresy tych osób, które wróciły te środki. Więc ktoś musi fizycznie postawić ten węzeł, gdzie tam będą wszystkie walidacje, ale to, co w nim leży, jakby te etery, które są z nim związane, nikt nie jest w stanie wyciągnąć. Inny, oprócz tych osób, które mają jakby te środki wrzucone w te protokoły, okej? Okay. Ale to jeżeli ma być to liquid staking, to oznacza, że ja mam po prostu po zastakowaniu tam do tego LSD, mam otrzymać jakieś etery, to ja otrzymuję w tym momencie, znaczy żeby nimi tam dysponować w momencie, kiedy one są stakowane. Znaczy, to ja otrzymuję te etery, czy to są jakieś wrapped? To są wrapowane tokeny, czyli... I wtedy te wszystkie inne, znaczy rozumiem, że żeby te etery nie zawrapowane, żeby one były, mogły być wykorzystane w jakimś smart kontrakcie, to po prostu twórca tego smart kontraktu musi zaimplementować, że pozwala na te inne, tak? Tak. Aha, dobrze. I to wszystko jest na warstwie pierwszej, tak? Czy to są jakieś rolady? No to znaczy ostatecznie musi się ten eter znaleźć na warstwie pierwszej, ten prawdziwy eter. Sam Mitygium, ale to, co się stanie z tymi tokenami, czy to jest gdzieś tam na innych warstwach i przenoszone, to już w sumie nie bo może być jeszcze tak, że na przykład Lido otworzyłby sobie swój własny rola, który byłoby tam Lido Layer 2 i oni by po prostu nam dawali ten draft token, ale wtedy już te całe smart kontrakty, które tak akceptowały, ten draft Lido, one by musiały żyć tylko na tym rolapie. Ale technicznie tłumaczenie jest możliwe. Jeżeli by były na rolapie, załóżmy Optimil, to przy opłacaniu musielibyśmy poczekać parę dni, a nie sądzę, że Lido się tak dzieje, więc... A nie ma już zero na rolapów na rolapie? Czy one działają już na mainnecie, to nie wiem. Ale nawet jest nie chciałbym poczekać na wyciągnięcie tych eterów, ale mogę korzystać z tych smart kontraktów, które są na layerku, nawet w Optimizmie. Tak, no jeśli ktoś zaimplementuje, to może te tokeny używać i przenosić, to tak. No ale to by było tym bez sensu, bo wtedy jakby nie powiedziane, że Optimizm byłby w stanie je wypłacić ostatecznie, a miałbyś dostać na layer 1 do natywnej waluty, więc mogłoby być ryzyko, że nie dostałbyś wypłaty, a miałbyś... Ja sobie mogę przerwać rozmowę. Zapraszam do networkingu w takim razie. Może macie jakieś pytania, na które znam odpowiedź, to wtedy będzie szybciej. Pytanie, bo tutaj jest właśnie, dokonało się to przejście z Proof of Work na Proof of Stake i jak to ma się do smart kontraktów właśnie? No bo jeśli chodzi o, można powiedzieć, walidację transakcji, to ok, natomiast smart kontrakty są Turing kompletne i w jaki sposób to, czy one też jakby są wykonywane w jakiś sposób delegowane na proof of stake, czy dalej są wykonywane przez całą sieć?
No więc miało być pytanie, na które znam odpowiedź. No niestety, nie jestem w stanie odpowiedzieć. No to tam było zdaje, że tam są ryzyka właśnie z centralizacją tego i no właśnie tak słyszałem, że no tak jak na przykład jeżeli nie robić tego liquid staking, no to tam każdy, kto ma portfel, to jakby ma część Ethereum, nie? Tej sieci, a tak załóżmy, że jest 10 tych firm, jakkolwiek to się nazywa, tych protokołów. Lido jest największy, no to teraz Lido jakby centralizuje wszystko, no i to jakby idzie całkowicie przeciwko idei blockchaina. No i w jaki sposób to w ogóle rozwiązuje cokolwiek? No to tutaj dochodzimy tak naprawdę do wad samego algorytmu konsensusu, tak? Proof of stake, czyli no tak naprawdę dochodzimy do tego, że ci właśnie najbogatsi, tak? Mogą mieć znaczący wpływ gdzieś tam, mogą mieć jakieś dodatkowe korzyści. Tutaj w tym właśnie jest wyczerpujący artykuł właśnie na ETH.org. On jest chyba sprzed merge'a jeszcze, w którym tam jest opisane, ja tam chyba nawet zdecydowałem, że jest bezpieczne to, żeby protokół, żeby całość chyba stakowanego ETH w LSD nie było większe niż tam 30%, tak? Właśnie 5-30%. No i to są niestety problemy, z którymi Ethereum lub jakiś inny blockchain, pewnie Ethereum pierwszy, będzie musiał się zmierzyć. Czyli no to są gdzieś tam kolejne zmiany w sieci. I no ja szczerze mówiąc, tak jak na przykład na początku znałem właśnie Proof of Work, potem poznałem Proof of Stake, tak nie do końca gdzieś tam byłem przekonany. O tym właśnie bezpieczeństwie, że to faktycznie zwiększa bezpieczeństwo. Więc nie wiem, czy dzisiaj jestem przekonany też właśnie z tą wiedzą. Natomiast no, wierzę, że to są po prostu problemy, które na poziomie blockchaina, na poziomie deweloperzy będą musieli stawić czoło. No bo no, taka jest narracja, że no. Czemu by nie? Czemu by nie korzystać? Nie? To jest tak, to są właśnie tam między innymi tam jedną z tych grup było upgrade'ów na Ethereum potencjalnych, to jest właśnie to improvements na przyszłość. Czyli jakby w pewnym sensie jak można przewidzieć, jak się rozwinie gdzieś tam. No tak jak ten takim najprostszym przypadkiem jest właśnie ten komputer kwantowy. W jaki sposób możemy być na to gotowi? No o LSD wiemy już trochę, więc pytanie, czy oni już są na to gotowi. Nie? Czy mają jakiś pomysł, jak to dalej? Ktoś się czeka? Wspomniałeś o komputerach kwantowych. Czy jest jakiś pomysł, jak rozwiązać problem, że za pomocą komputera kwantowego można złamać po prostu klucz prywatny i przejąć sobie dowolne konto na dowolnym blockchainie. Czy jest jakiś pomysł? No, możemy teoretycznie wydłużać te klucze w nieskończoność, tak? Czy ja mam odpowiedź? Czy są w ogóle asystentury? To nie tyle pomysł, są gotowe rozwiązania. W sensie, jak bardzo chcesz, to mogę ci wymienić kilka rzeczy w telefon. Ale czy nie jest problem, który istnieje? No problem jest taki, że tych komputerów kwantowych nie ma i być może szybko nie będzie. Czyli no właśnie takie zagrożenie, które są jakby
zależności od prawdopodobieństwa, tak, no to one są odpowiednio prioryzowane. Nie? Więc jakby tam między innymi ten temat był gdzieś tam daleko od fagi. To może jeszcze jeden komentarz o komputerach kwantowych i Bitcoinie. Tam często się mówi właśnie, że Bitcoin nie jest quantum resistant, ale to nie do końca jest prawda. Ale nic nie jest tak naprawdę. Cały internet, który znamy, świat, który znamy, nie jest, nie? Znaczy, trochę inny komentarz chciałem. To znaczy, że tą przewagę, którą daje nam komputer kwantowy, można wykorzystać, jeżeli chodzi o sygnaturę Bitcoina, tylko w momencie, jeżeli ktoś podpisze dwa razy jednym kluczem, znaczy dwa razy coś podpisze jednym kluczem, czyli do momentu, kiedy wykorzystujemy jeden klucz tylko w jeden sposób, a później używamy następnego UTXO, to w tym momencie nasze wszystkie fundusze są zupełnie już bezpieczne. W związku z tym nawet z tego starego Bitcoina, który tam powstał jeszcze, kiedy nikt nie myślał, że mogą być jakieś komputery kwantowe, on do tej pory, jeżeli używamy w odpowiedni sposób, może być cały czas quantum resistant. Tak, ale to nie ma znaczenia, bo jeżeli wszyscy będą mieli ten dodatkowy wózek, ten komputer kwantowy, to w tym momencie proof of work po prostu się zwiększy trudność i wszyscy będą stosować tak jakby od tej samej trudności. Czyli na przykład nie będzie 17 zer, tylko na przykład nie wiem, 30 parę. Jak to się stanie, dopóki się nie zwiększy ta trudność, to też się zwiększa dość długo, a jak będzie nagle skok. Tak, to wtedy mogą być dwa tygodnie, testuje i to jeszcze o jakiś maksymalny poziom, a przez jakiś taki ten czas, jak nagle wiem, który tam powiem, to pan jeszcze robi. Tak, to jest akurat prawda, że być może zobaczylibyśmy jakąś bardzo dużą liczbę bloków w danym czasie, natomiast chyba sama teoria gier Bitcoina działa w ten sposób, że bardziej się opłaca nadbudowywać jakiś blok, niż próbować tam robić te dane spędy. Zresztą najprawdopodobniej same giełdy by przeczekały jakiś czas, żeby nie przyjmować funduszy w tym czasie. Albo coś innego musimy. Ale tak, to jest tu bardzo dużo fajnych głów, cieszę się, że tu jesteście, co sprawia, że to miejsce jest pewnego rodzaju wyjątkowe. No to ja dziękuję może i zapraszam do podcastu, do dyskusji. Jeszcze jeden.